Cześć! W kolejnym vlogu chciałem Wam dzisiaj poopowiadać o mojej pasji, którą jest bieganie. Przez trochę lat zarzuconej i zapomnianej, ale po latach staram się do niej teraz wracać. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o rozruchu przedbiegowym, o ćwiczeniach dodatkowych, ważnych w bieganiu. Chciałbym Wam powiedzieć trochę o półmaratonie poznańskim, w którym miałem przyjemność biec w kwietniu tego roku i odpowiem też na Wasze pytania. Weźmie udział też w tym vlogu najlepsza polska maratonka Karolina Nadolska-Jarzyńska, od lat najlepsza w Polsce. W tym roku jako pierwsza Polka w ogóle zdobyła minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Pomoże mi zaprezentować parę rzeczy, głównie ćwiczenia i rozruch przedbiegowy. Zapraszam Was. Jeśli chodzi o dietę biegacza, to jest temat na pewno na osobny vlog. Natomiast na pewno można powiedzieć o takich podstawowych rzeczach, kiedy jeść i mniej więcej chociaż co jeść i kiedy pić i co jeść w czasie biegania. Niezależnie od pory biegu, czy rano biegamy, czy wieczorem, na pewno przed biegiem warto zjeść coś łatwostrawnego, wysokoenergetycznego. Oczywiście nie mówimy to o ludziach takich jak ja, którzy się odchudzają. Wtedy tak nie robię, czyli cały czas. Ale wracając na serio, coś wysokoenergetycznego, łatwo przyswajalnego, aby trening dał efekt, aby zrobić tą pracę na treningu, którą chcemy, aby nie spalać tkanki mięśniowej, jeśli ktoś nie ma tłuszczowej. Jeśli chodzi o picie, to oczywiście tak jak każdy zdrowy człowiek, tak tym bardziej sportowiec, biegacz powinien pić bardzo dużo, regularnie, w czasie treningu. Tu taka sama zasada, napoje najlepiej izotoniczne, dla nieodchudzających się najlepiej dość wysokoenergetyczne, aby trening był w pełni efektywny i abyśmy energię pobrali w dużej części z tego, co wypijemy. W rozgrzewce, w pokazaniu, jak to powinno wyglądać i w pokazaniu kilku ćwiczeń dodatkowych, ważnych dla każdego sportowca, ale również biegacza, pomoże mi Karolina Nadolska-Jarzyńska, o której wspomniałem we wstępie. Czekamy na Karolinę. O, wraca sobie z biegania. I teraz ją spytamy o parę rzeczy. To jeśli mogę Państwu przypomnieć, tylko przedstawić, chociaż nie trzeba. Karolina Jarzyńska-Nadolska, nasza najlepsza od lat maratonka, zgodziła się nie tylko poopowiadać nam parę rzeczy o bieganiu, o rozgrzewce, o co ją dzisiaj poprosiłem grzecznie, ale też zademonstrować parę ćwiczeń. To Karolina, cześć! Witam, cześć! Jakbyś mogła nam opowiedzieć, o co chodzi z tą rozgrzewką? Niektórzy biegający ją robią, niektórzy nie. Jak to jest? Powinniśmy się rozgrzewać? No, rozgrzewka to oczywiście ważny element treningu każdego lekkoatlety. Natomiast czy ją robimy, czy jej nie robimy? To taki dość temat nurtujący wielu biegaczy, szczególnie amatorów. Ja może powiem tak, jak to wygląda z mojej strony, czyli profesjonalnego biegacza. Ja rozgrzewam się tylko przed mocnymi, ważnymi akcentami, czyli przed siłą biegową, przed tempem bieganym na stadionie, przed zabawami biegowymi, czyli przed treningiem, który wymaga ode mnie dużo, dużo więcej nakładów sił niż samo wybieganie. Natomiast jak wiemy, wybiegania są podstawową jednostką treningową każdego biegacza, a w szczególności biegacza amatora, więc przed tą jednostką treningową ja się nie rozgrzewam, czyli po prostu wychodzę i zaczynam biec wybieganie, które jest dla mnie samym w sobie treningiem rozgrzewającym, można powiedzieć. Czyli przed tego typu treningiem nie rozciągam się, nie rozgrzewam się,
No i tak jak powiedziałam, tylko przed głównymi jednostkami treningowymi. Pewnie się zastanawiacie, jakim cudem tak sobie mogłem zaprosić Karolinę i poprosić ją o pokazanie nam paru ćwiczeń rozgrzewkowych i namówić ją na taki wywiad. A to takim, że Karolina i jej najlepszy trener i mąż są rodzicami chrzestnymi mojego dziecka najmłodszego. A oto oni. O. Ważnym czynnikiem w zapobieganiu kontuzji jest to, co zrobimy po treningu. Mówię tutaj nie tylko bezpośrednio o zachowaniu potreningowym, ale o regularnym działaniu codziennym. Mówię tutaj o pracy manualnej, uelastyczniającej mięśnie, o rolowaniu, które nie dlatego stało się modne, bo się stało w ostatnich latach modne, tylko dlatego, że udowodniono, że rolowanie, czyli uelastycznianie mechaniczne tkanek miękkich, głównie mięśni, pozwala na duże zmniejszenie ryzyka urazu, a najłatwiej to zrobić każdemu samemu właśnie przy pomocy rollera. O wiele trudniej znaleźć czas, pieniądze i zorganizować sobie spotkanie z fizjoterapeutą. Także jako profilaktyka codzienna urazu też u biegaczy to praca mechaniczna, uelastyczniająca mięśnie. Oczywiście jako dodatek rozciąganie. Kiedyś uważano, że to rozciąganie jest kluczowe. Dzisiaj wiemy, że to uelastycznianie mechaniczne, praca manualna czy rolowanie to jest ważniejsze, ale oczywiście rozciąganie też istotne. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że wiele tkanek w naszym ciele, głównie tkanka mięśniowa, na każde przeciążenie reaguje przykurczem. Na każdy wysiłek, który jest troszkę większy niż jesteśmy do niego przygotowani, na każdy mocniejszy trening reaguje przykurczem. Powstaje po takim przeciążeniu stan zapalny, który szybciutko przechodzi w przykurcz. Zazwyczaj robimy sobie parę dni przerwy w bieganiu i myślimy, ok, nic mnie nie boli, mogę wrócić do biegania. Wychodzimy na trening i okazuje się, że od razu po paru minutach, paru kilometrach, że jest znowu to samo.
Dlatego właśnie, że nie zdajemy sobie sprawy, nie czujemy tego przykurczu. A przykurcz mięśnia sprawia, że o wiele łatwiej, o wiele szybciej dochodzi do kolejnego przeciążenia, bo po prostu cały łańcuch mięśniowo-ścięgnisty jest krótszy i dochodzi łatwiej do zapalenia kolejnego przykurczu i coraz trudniej wychodzi się z tego. Dlatego przeciążeniowe urazy też u biegaczy, albo może szczególnie u biegaczy, leczy się bardzo trudno, bo przez długi czas nie zdajemy sobie sprawy, że robiąc sobie tylko przerwę i nie robiąc żadnych dodatkowych działań, typu właśnie rolowanie, praca manualna, spotkanie z fizjo, rozciąganie, że pogłębiamy uraz, który staje się coraz bardziej przewlekły. Typowym przykładem takiego przewlekłego problemu jest chociażby kolano biegacza. Właśnie wzięło się stąd, że najczęściej biegacze na to chorują. Czyli taki przeciążeniowy, pozapalny przykurcz pasma biodrowo-piszczelowego. Na pewno nie jeden z Was o tym słyszał. Innym częstym problemem, bardzo częstym, występujących u regularnie biegających, jest problem przeciążeniowy chrząstki stawowej. Najczęściej dotyczy on kolan. Sam się też z tym zmagam. Dzięki temu, że miałem kilka operacji kolana, zdałem sobie sprawę, jak ważne jest stopniowanie objętości treningowej, stopniowanie też obciążeń treningowych, jeśli chodzi o przygotowanie chrząstki stawowej i jej jakość. Długo po powrocie, po trzeciej operacji, 2 lata temu kolana, wydawało mi się, że już mięśnie są odbudowane, że stabilka porobiona i że w zasadzie człowiek jest gotów do biegania. No i na parę kilometrów wyjście do lasu po truchtanie okazało się, że nie z tych rzeczy. Wysięg, ból, typowa reakcja przeciążonej chrząstki stawowej to jest tworzenie się wysięku w stawie. To znaczy, że albo pacjent mają zużytą, albo uszkodzoną, albo przewlekle przeciążoną. Na podstawie przypadków parunastu pewnie pacjentów biegających, mówię o zawodowcach, a później na swoim przypadku, dawno temu doszedłem do wniosku, że na pewno, chociaż to nie odkryłem i nie jestem żadnym odkrywcą, ale jakby utwierdziłem się w tym, co się pisze w literaturze, że niesamowicie istotne jest wystopniowanie treningu, zarówno jakości obciążeń, jak i objętości tych obciążeń. Wystopniowanie treningu biegowego, ponieważ chrząstka stawowa musi powoli się przystosować do obciążeń treningowych. W związku z dokładnie tym mam pytania od internautów. Paweł Życki pisze, że popularność biegania cały czas rośnie i to jest fakt. Co myślisz o rozpoczęciu zabawy biegowej od zdiagnozowania swoich możliwości? Zbyt intensywny trening zawsze kończy się kontuzją. Sam tak wracałem do biegania. Wielu zawodowych sportowców po kontuzji wraca tak do biegania. Zawodniczki Zbyszka Nadolskiego, naszego trenera maratonu, męża Karoliny Jarzyńskiej-Nadolskiej, tak samo wracają do biegania. I Karolina, o ile pamiętam, po każdej kontuzji też w taki sposób wracała, że zaczynała od marszobiegu. Można o wiele mocniejszy trening zrobić bezpiecznie, jeśli się przez dłuższy pierwszy okres wstępny przedziela okres biegu marszem. I tak na przykład ja po latach wracając do biegania z punktu zerowego robiłem sobie 200 metrów truchtu, 50 metrów marszu. Miałem wtedy jeszcze dużą nadwagę, 20 kg więcej w stosunku do dziś. Natomiast później można bezpiecznie, obserwując co się dzieje, systematycznie zwiększać długość tego odcinka biegowego, pozostawiając cały czas pomiędzy okres marszu. W zasadzie po 2-3 latach teraz stopniowego, powolnego powrotu do biegania ja cały czas sobie stosuję według planu zalecanego przez najlepszego trenera, czyli Zbyszka Nadolskiego, stosuję cały czas okres marszu pomiędzy bieganiem. Na przykład robię 15, to w takim okresie jak teraz, czyli
3,5 miesiąca przed planowanym maratonem robię sobie 2 km biegu przedzielonego między każdą dwójką, jest 100 metrów marszu. Zupełnie inaczej reaguje na to chrząstka stawowa. Ja umiem to odczuwać. Ci z Was, którzy mają problem ze zmianami zwyrodnieniowymi, z dolegliwościami bólowymi stawów po powrocie po dłuższej przerwie, po kontuzji, po operacji, ci mnie dobrze rozumieją, że czuć to szybko. Następnego dnia po treningu czuć sztywność poranną, podrzepkowy, głównie w przednim przedziale stawu ból. Trzeba rozchodzić kolana, po dłuższym zasiedzeniu się po treningu też trudno rozruszać staw. To są objawy typowe z chrząstki stawowej. Zupełnie inaczej jest, i to szybko bardzo o tą różnicę można odczuć, jeśli właśnie przez dłuższy czas wprowadzenia już się na najwyższe obroty przedzielamy bieg marszem. Póki mam telefon w ręce, to przeczytam jeszcze jedno pytanie odnośnie półmaratonu poznańskiego, który odbywał się w kwietniu tego roku, 14 kwietnia. Pierwszy raz w życiu biegłem ten półmaraton, parę miesięcy się przygotowywałem. Pyta pan Adam Matuszewski, jak to się stało, doktorze, że nie założył pan chipa podczas półmaratonu? Pozdrowienia z Poznania. Niestety tak się stało. W biegach ulicznych brałem gdzieś tam udział dawno, dawno temu i to niestety wyszło teraz, że w siatce, której każdy na starcie otrzymał, oczywiście, że był chip, ale jako totalny abnegat ostatnimi czasy biegania w biegach ulicznych w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego jak chip trzeba założyć. Dlatego go nie założyłem. Na szczęście nagrałem w Runkeeperze w telefonie całe biegi. I komisja biegu uznała, że ten bieg może być zaliczony. Półmaraton poznański, nie będę zanudzał własnymi doświadczeniami, ale było to coś wspaniałego. Najwięcej biegałem w podstawówce wcześniej na studiach. Na studiach na średnie dystanse od 1500 do momentami 10-15 km. I po wielu latach w czasie chyba ostatnich 2-3 minut tego półmaratonu przypomniało mi się, że ten okres kilku minut przed metą, kiedy już nie ma sił, radość jest olbrzymia i jest to uczucie, które chyba każdy powinien poczuć. Jest to coś niesamowitego i wtedy mi się przypomniało, jak piękne jest bieganie. I na dzisiejszy odcinek vloga to wszystko. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku i do zobaczenia.